Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Vampire Survivors. Kochani, kontynuujemy nasz stage od tego momentu, w którym skończyliśmy, czyli dostaliśmy 5. level Whipa. I teraz pytanie, jak się stąd wykaraskam. Dobra, te moby o tyle dobrze, że nie są jakoś tam mocne. All Base Damage Up. O, to jednak nie jest takie złe. Myślałem, że to jest gorsze. No, wchodzimy w nich jak w masło. To jest kolejny bossik, to go możemy od razu ogarnąć. HP-ki. O, zabiliśmy go chyba. Darma padnie. Whip. 6. poziom, czy 7? 6 chyba. Czy tak, wcześniej mieliśmy 5. 6. poziom Whipa. O, trochę ryzykuję, kurczę, no. No ale próbuję się przebić dla expów. Dobra, traktor nie chce garlic. O, tam dużo kasy było. Oczywiście, że duplikator. O kurde, ale to jest zwiast. More! Więcej! Więcej tego. Pierwa. Kurde, ale to jest piękne. Jakiego lekkiego potworka już zbudowaliśmy. Bierzę whipa. On się będzie kombować za chwilę. I zaczęły się wilkołaki. To już tak łatwo z nimi nie jest. Ale też jakoś tak sobie w miarę dajemy radę. Kolejny whip. Już teraz powinno się skombować, jak weźmiemy sobie następny następny Carp Lightning Road. Ach, kurde, ile eksów, pięknie. Lecimy dalej, tam gdzieś ten boss był, ja pamiętam. Mogliśmy wziąć końce, ale mówię, ja chcę to przejść. Tej mapki jeszcze ani razu nie przelazłem, więc... Dobra, teraz w teorii powinno nam się coś skombować. Chyba whip. Ale nie jestem pewny. Tak, whip się nam skombował. Czy my go już mieliśmy? Tak, mieliśmy go, on absorbuje HP. No i to jest już fajne. To jest już fajne. Duszki. O kurde, trochę ich się tu zrobiło. Jak się na wilkołaki uważa, to jest w miarę okej. Też te wilkołaki też nie są jakieś tam dla nas w tej chwili trudne. Dobra, może jednak są trudne. Garlic, ewidentnie garlic. Ewidentnie garlic. Trochę jednak, kurde, są mocne. Jakby nam się ten garlic skombował z czymś, to było fajnie. Nie wiem, czemu on się w ogóle kombuje. Mam tylko od góry. O kurde, ile tam jest expa na dole. No muszę się tam dostać. O, pięknie. King Bible. Empty Tome. No trochę tych wampirów tutaj jest. I one też trochę są mocne. No też w sumie, ej. Dobra, nie jest tragicznie. Whip dosyć sporo robi. Whip jest kozacki. Na daną chwilę. Kurde, nie chciałem tego brać. No, skarb. Coś tam się skombuje znów. Splinak, czyli nic nam się nie skombowało jeszcze. Nie wiem czemu, ale cóż. Jeszcze 10 DPS-a więcej. Dobra, czyli szpinak nie jest wcale złym wyborem. Aksy, aksy. Nic tam nie było wartego uwagi oprócz aksów. W sumie te aksy też nie są jakieś tam wybitne, ale lepsze to niż sobie zajmować kolejne sloty. Dobra. To iście mamy, bo już tam byśmy chyba nie wytrzymali długo. Tak mi się coś wydaje. O fuck. Dobra, mam szybkie leczenie. O tyle dobrze. Tylko, żebym tego zbytnio nie nadużywał. Kolejny bosik się trafił. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, mógłbym chyba poczekać. Wingsy. Dobra, kolejne chodzenie szybsze. Nie jest to złe, ale też nie jest jakieś wybitne. Chyba może bym coś kurde trafił takiego z większymi DPS-ami. O Jezu, ile tych modliszek tu jest. Serio lipa. W ogóle nic się nie trafia, jeżeli chodzi o te lampiony. Dobra, widzę, że troszeczkę już te wampirki drżały. Dlatego tak staram się wrócić tu, gdzie było najwięcej expa. Dobra. Pinak oczywiście. Jednak to DPS-y. Pełne skupienie. Nie, proszę mi tak nie robić, halo. Holy Bible. Kurde. Niedobrze. Zaczynamy już obrywać powoli, czyli robimy się słabsi. Trochę ich tu było. To też fakt. Dobra, wstrzymamy się z tym jeszcze. O, jest Magic Wand. Jest Magic Wand. Akty. Movement Speed. I teraz tak. Co nam się bardziej przyda? Traktor, Clover. Dobra, Clover. Niech nam się już ten projectile skombuje ładnie. I się skombował. Zajebiście. Dobra. To znów widzę światełko w tunelu. Wracamy do gry. Wracamy do gry. Bosisko. Tyk. 8500 mobów zabiliśmy. Holy Bible. Nie wiem, czy cross do tego nie był potrzebny, żeby to zewoluować. Dałoby się to zbieranie wszystkich expo. I to bardzo. Sporo czasu nam zostało, żeby zakończyć, kurde, tą mapę, no. Naprawdę jest ciężko. Dobra, chodzonko. To chodzenie może mi dupę uratować w pewnej chwili. Wróciliśmy do tego starego miejsca. Ale zauważcie, że nie ma nigdzie lampionów. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Gdzie są lampiony? Gdzie są, kurde, lampiony? Jest lampion, ale w lampionie nic oczywiście ciekawego. Za ten atraktor by się przydał teraz. Dajcie mnie atraktora. Oho, czy nas próbują w sztuczki brać? Paniaczki. Najgorsze jest to, że kurde są tam te wampirki. To mnie bardziej niestety martwi. One się pchają, kurde, na nie, gnoje jedne, no. Gierka naprawdę w jednej chwili jest, kurde, super hiper, a zaraz jest lipa totalna. Gdyby nie to combo, teraz bym dawno był martwy. Ten livestream mi dupę ratuje po prostu. Totalnie mi dupę ratuje. Jeszcze boss się pojawił. Dobra, trudno. Wziąłem. Czarne serce. Czarne serce, nie wiem, z czym się kombowało, kurde, nie pamiętam. Raczej nie z garlikiem. Z Lightning Rodem chyba. Oj, ten Lightning Rod by nam się naprawdę teraz przydał. Gra nawet nie wie jak bardzo. Znaczy, może i wie, dlatego nam nie daje tego. Dobra, cooldowny. Oj, przepraszam was. Sekundka, wyciszę tylko. Telefon wyciszony. Nie sądziłem, że będę dwa z tego odcinki robił, dlatego tak nie wyciszałem tego telefonu. Ej, to jest w sumie już easy. Nie ma tragedii. Zatem to sobie zostawiam. Przejdę się tędy, bo to jest naprawdę od cholery expów. Piąty level dopiero. Czyli szału nie ma. Dobra, skoro kolejny boss się pokazał, to już podam, to mogę iść. Może Anucz ten Thunder trafi akurat. Umysł twardy jak cholera. Nie było żadnej potrójnej skrzynki, żadnej. Kurde, aksy. Aj. No nie jestem zadowolony. Liczyłem na coś innego. Znaczy, no nie jest to złe. Nie ma tragedii jeszcze. Człowiek, no zbieram te skrzynki. Zbieram, bo to jest bez sensu takie kisić chyba. Kolejne aksy, dobra, mogłem jednak kisić. W szczególności, że one mi się chyba z niczym nie skombują. O, czerwony ekspik. Oj, garlic możemy zwylować. Nawet dwa razy. Ale Aksa też. Tylko nie wiem, czy Aks się z czymś kombował. Lightning Rod. 100% Lightning Rod. Ten garlic mi ratuje tyłek. Totalnie. Ups. To też on przesadził. Mówię, ta mapka powinna być na pewno nie jako pierwsza, tylko jako druga, bo jest naprawdę ciężka. 100 razy cięższa, no może nie 100 razy, jest 5 razy cięższa niż zwykła, niż ta druga. Dobra, Lightning Rod, ale też i garlic, kurde. No, ale tego Lightning Roda, no jestem prawie, że pewien, że to się z tym kombuje. Prawie, to nie znaczy na 100%. A wtedy dałoby mi to mega boosta, naprawdę mega. Nawet nie brałbym wtedy już z tego bossa nic. Żebym się powstrzymał po prostu. I się powstrzymam. Liczę na to, że teraz wejdzie jeszcze jeden Thunder. O ile do niego przeżyję. U tych mobów też się robi coraz więcej. Kurwa, naprawdę. No. Nie widzi mi się to. Znów te kwiatki się to porespiły. Te auta spróbują mnie zamknąć. O, kolejny boss leci. Oj, Thunder by się naprawdę... A nie, to nie boss. Boże, dajcie Thunderka. O... Empty Tome. No dobra, to już wolę wziąć to. I tak zaraz będzie pewnie kolejny boss. Chyba, że Thunder już mamy na 8. 8, przepraszam. Nie, nie mieliśmy na 8. Mamy za to Holy Bible. A chyba 6. 8. Czyli max. Daj tam i Thundera. Się nie doczekam tego Thundera chyba, naprawdę. Chyba się tego Thundera nie doczekam. Ale to już gra robi chyba po złości, naprawdę. To już chyba gra robi po złości. Ja nie chciałem w sumie tego brać. O, atraktor. Kurde, mogłem w innej kolejności to wziąć. Empty Tome. Kurwa, no naprawdę, to już po złości jest robione. 100% po złości. No ale ta gra jest złośliwa. Ale ta gra jest złośliwa, no jest boss, no tylko co z tego? Ja nie mam Thundera na 8. Zbieramy, zbieramy. Może i się uda. Już tam niewiele zostało tak naprawdę itemków, które mamy niewelewowane na maksa. Więc liczę na to, że może ten Thunder teraz się trafi. Te duchy, naprawdę. Thunder 8, jest! Się teraz powinien skombować. Jest, skombował się. Skombował się w końcu. No właśnie. Trochę teraz powinno to pomóc. Podwójny boss. Jeszcze kończyna wpadła na koniec. To było 30 minut czy 35? Chyba 30. No są szanse, że się uda. Ładnie, naprawdę to pięknie napierdziela. Thunder jest zarąbisty. Jeden z lepszych przedmiotów. Dobra, weźmy serduszka. No i serduszka mamy od zera, dlatego ja miałem wtedy tak mało HP. To nie znaczy, że ja po prostu traciłem to HP. O kurde, same bossy. Ale oszukane to czerwone. Kurde, mocne. Parcik. Już wiem, dlaczego zrobili te toporki, że lecą na górę. Żeby zawsze można było w jakiśkolwiek sposób uciec stąd. Jak widzicie, cały czas mi te topory ich odbijają. Mogę lecieć, ale do góry. To minuta. Damy radę. Damy radę. I może te plainsy w końcu w jakikolwiek sposób wygramy. Kurde, ile tam jest przedmiotów. No muszę, muszę. Ja nie byłbym sobą. Oj, chyba mnie to zabije. Może mnie to zabić. Kurde, normalnie te pioruny to jest coś najlepszego. To jest najlepsze ever. O, muszę tylko kasa może wlecieć. No właśnie, tylko kasiutka. Ale ile tych czerwonych ekspów, ja pierdzielę. Ile leveli teraz nadganiamy? Tyle leveli to jeszcze nigdy nie wbijałem. O kurde, ale ładnie wpadło. Jest kostucha, wygraliśmy. Wygraliśmy, kochani. Uhu! Co znów zrobił najwięcej? Bloody Hero, dziwo. Ale Garlic, kurde, normalnie to było coś nieopisanego. I Thunder Loop oczywiście, 7,7K. I patrzcie, w sumie ten Thunder Loop. O, odblokowaliśmy poł. I Hypermode. I ten Thunder Loop zrobił 1,3 miliona. Kurde. To jest coś pięknego. Mamy prawie 2,600 kasy. Co możemy sobie... Nie tu. Co możemy sobie spowerapować? Recovery? Nie. Właśnie to jest Inflict. To mi się nie podoba. To chcę, to chcę. No i Movement Speed pewnie. Może Speed? I zobaczmy sobie tego Poe. Ornament plus 25. Czy to jest takie spoko? No nie wiem. O dziwo ten Antonio nie jest wcale zły. O dziwo ten Antonio nie jest naprawdę wcale taki zły. Zobaczmy sobie jeszcze, jak działa ten Hypermode. Pewnie chcielibyście go zobaczyć. A, to jest znacznie szybsze po prostu tempo. Oczywiście, że to. Dobra, to jest fajne. To jest szybsze, my szybciej chodzimy, moby szybciej chodzą. Wszystko się szybciej dzieje. Ale czas chyba szybciej nie leci. No, może trochę. Dobra. Ej, to nie jest, to naprawdę nie jest złe. Jestem ciekaw, czym się ten garlic kombuje, bo ten garlic też będzie świetny. Jeszcze z Thunderbolem to jest w ogóle... To jest coś ekstra. Zobaczmy, jaki pierwszy bonus nam wpadnie. King Bible. No tak, topory nam się z niczym nie skombowały wcześniej. O! Dobra. Kurde, ewolucja z tym, no pewnie, że tak. No i kolejny fajny run by z tego wyszedł, no ale niestety... Znaczy niestety, nie chcę kontynuować kolejnych takich samych ranów. Spróbujemy sobie resztę na innych mapkach. Ja tak po prostu tutaj chciałem zobaczyć, co to jest ten Hypermode i już chyba rozumiem, o co w tym chodzi. Po prostu szybsze tempo. 2-3 razy szybsze. Bardzo mi się to podoba. I to powinno być odblokowane już od samego początku. Naprawdę przyjemnie się gra, jak widzisz, że niby one też są szybsze, no ale i ty jesteś szybszy. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Ja tego już nie będę kontynuował, więc pewnie zaraz umrę. Dobra, to jest jednak... Nie jest takie proste, jak myślałem. Nie będę tego kontynuował, no bo to jest bez sensu robić jedno i to samo. Jakaś kończyna mi wpadła. Nie wiem, co daje ta kończyna. Do stulaka. Na mapkę. No ten Hypermode po prostu jest już taki... Dla bardziej doświadczonych, którzy może sobie chcą popatrzeć kombosy? Czyżby? Jak to można pisać? Te knife'y są słabe, teraz wam mówię. Słabe. Nie są słabe, ale dopiero po ewolucji. Przed ewolucją są bardzo słabe. Bo tam, gdzie się patrzymy, tam lecą noże, a te noże nie są jakieś tam ambitne. Mi nie podeszły osobiście. Dobra, bo już mnie chrypa łapie od tego gadania. Dzisiaj 5 odcinków nagrałem, więc będę miał spokój na jakieś 2 dni, żeby móc sobie ogarnąć bota na Minecrafcie. Tak więc, moi drodzy, jeszcze raz dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram i zapisy na whitelist oraz Discorda macie na stronie spookyshiro.pl, ewentualnie w opisie filmu. Wystarczy sobie go rozwinąć i zobaczyć, co tam na dole siedzi. No i co? Dobra. To było na tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.